Jak decyzję? Społeczni policjanci wspólnie z Grodzowskimi zatrzymali dzisiaj pierwsze 10 osób mających związek z wydarzeniami podczas finału Pucharu Polski, które wygrano w Bydgoszczy. Policjanci z Warszawy we współpracy z Bydgoskimi po burdach wywołanych przez pseudo kibiców w trakcie finałowego meczu Puchar Polski od razu rozpoczęli ich identyfikację. Na podstawie nagrań oraz zdjęć wytypowano pierwszych pseudo kibiców, którzy złamali prawo. Dzisiaj z samego rana policjanci na podstawie nakazów prokuratorskich weszli do wytypowanych mieszkań, gdzie mieli przybywać ustaleni pseudo kibice. W sumie zatrzymano 10 osób do tej pory. Żadna z nich nie stawiała oporu po zatrzymaniu i przeszukaniu pomieszczeń zostawionych przed dzień do komendy społecznej, gdzie teraz w tej chwili są przesłuchiwani tutaj przez kolegów z Bydgoszczy. Cały czas intensywnie pracujemy nad rozpoznaniem kolejnych pseudokibiców i oczywiście ich zatrzymaniem.